Szachy to mega drogi sport, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę zarobki, więc fajnie, że Hikaru Nakamura wziął się za sponsorowanie młodych, uzdolnionych szachistów i przykładem jest tutaj Andy Woodward, któremu Hikaru sponsorował lekcje za arcymistrzem i dzięki temu Andy mógł mieć zajęcia nawet 6 razy w tygodniu z arcymistrzem, a jest to niemały wydatek, ponieważ w USA to arcymistrzowie biorą po 60-70 dolarów za godzinę, nie? Także jest grubo. I też wielu zawodników z innych części świata uczy uczniów z Ameryki, bo tam najlepsze stawki. No dobra, więc tutaj zobaczcie piękną partię, jak właśnie Andy Woodward rozklepał czarnymi Pranava, arcymistrza 2-6 Elo. Poszło tutaj D6, D4, bicie, odbicie, skoczek F6, skoczek C3, A6, więc mamy Najdorfa, najostrzejszy wariant obrony sycylijskiej. W ogóle sprawdziłem sobie tego Andy'ego na czeskomie. Chłop ma ranking w zadaniach ponad 5500 elo, nie? Więc chyba zakuł większość zadań z czeskoma na pamięć. No dobra, więc tutaj poszło goniec C4. To jest wariant, który ostatnio stracił na popularności. Natomiast był to ulubiony wariant na przykład Fischera. Faktycznie ten goniec stojąc na C4 w wielu przypadkach się przydaje, no bo jest tutaj presja na F7, a kiedy czarny przez E6 się ustawi, to wtedy F4, F5 i tutaj presja jest zwiększana. Minus, no jak zawsze, jest jakiś minus. Można tutaj wykorzystać to, że goniec jest niebroniony, żeby się rozpędzać pionami, a też często jak goniec odejdzie na B3, to czarny może skoczka przerzucić na C5 i tego gońca skasować. Więc jak to zwykle bywa, są plusy, są minusy. W partii tutaj nastąpiło E6 i biały zdecydował się na posunięcie A4, żeby w razie potrzeby móc tego gońca schować, no a też dodatkowo pole B5 jest teraz zabezpieczone, no, dosyć solidnie, więc ciężko się tutaj pionkiem będzie przebijać. W związku z tym czarny zdecydował się tutaj na goniec D7. Goniec D7 jest rzadko spotykanym ruchem, natomiast ma oczywiście sens, czyli czarny będzie chciał ustawić skoczka na C6 i później wybić i wrzucić gońca na C6. To dosyć taki typowy sycylijski manewr, żeby tego gońca mimo wszystko wrzucić na przekątną A8, H1, bo tutaj on będzie właśnie bardzo aktywny, no, w sytuacji, kiedy B5 nie dał rady przeprowadzić. No i w partii ruszatka, skoczek C6, goniec E3, wieża C8, więc tak jak widzicie, czarny nie śpieszy się tutaj zrobieniem krótkiej roszady, najpierw skupia się na rozwinięciu akcji na hetmańskim, więc w otwartym Sycylu praktycznie zawsze wieża na linii C się przydaje i tutaj przydaje się podwójnie, ponieważ ten goniec jest niebroniony, więc jakieś tutaj problemy mogą z tego tytułu wyniknąć. W związku z tym biały się tutaj grzecznie obronił, no to czarny hetman C7 jeszcze zwiększa ten nacisk i goniec finalnie się wycofał. No to teraz goniec C7, F4, roszada i król H1 i mamy taką bardzo klasyczną pozycję z obrony sycylijskiej. Tego typu struktury z wielu różnych systemów wychodzą i akcja jest bardzo złożona, ponieważ biały, no tak jak widać, szybciej tutaj ruszył z atakiem, więc czarny musi po pierwsze bardzo precyzyjnie się bronić na królewskim, żeby nie wyłapać mata. No a po drugie, czarny musi konstruować jakiś kontratak na hetmańskim, no bo wiadomo, że samą obroną to się partii nie wygra. I teraz w sumie ciekawa sprawa, a dlaczego właściwie biały nie przywalił tutaj od razu ruchu F5?
No bo to wygląda najbardziej logicznie, prawda? Jest tutaj presja nałożona na punkt E6, bardzo duża. Jeżeli czarny zagra E5, no to wtedy pole D5 będzie bardzo słabe. Więc przykładowo skoczek nawet odejdzie z planem zasuwania pionem i nawet czasami tego typu plan jest bardzo, bardzo mocny. Więc E5, no raczej byśmy tutaj wrzucać nie chcieli. Natomiast jest fajne bicie na D4 z następnym wieża E8, co wygląda dosyć podejrzanie, ale okazuje się, że pozycja czarnego jest bardzo solidna. A sztuczka polega na tym, że po biciu na E6 nie bijemy pionem, no bo tutaj byłaby po prostu słabość, tylko gońcem. I po to ta wieża jest tutaj potrzebna, że później będziemy chcieli atakować piona z E4. Oczywiście pole D5 jest słabe, co by nie mówić, ale jednak mamy jakąś kontrę, więc no, obrona sycylijska bardzo ciekawy, ale też bardzo, bardzo złożony wariant. No dobra, więc mamy tutaj król H1 i w partii poszło bicie na D4. Skoczek A5 jest też dosyć typowym planem w obronie sycylijskiej, ponieważ pole C4 jest niezwykle interesujące, żeby się tutaj wtrynić skoczkiem, bo ten skoczek później atakuje. No i najczęściej trzeba się go po prostu pozbyć, no ale wtedy czarny ma parę gońców, więc jak później pozycja się otworzy, no to te gońce fajnie się rozkręcają. Także skoczek A5 ciekawa koncepcja, ale to po prostu w tym przypadku byłoby zbyt wolne, bo wieża AD1, skoczek C4, goniec C1, no i ten skoczek faktycznie się tu zaktywizował, ale biały idealnie na czas tę wieżę z A1 wydobył, więc skrzydło hetmańskie jest pobronione, nie ma się do czego przyczepić. No dobrze, więc w partii po król H1 poszło bicie na D4, no i teraz posunięcie E5, więc goniec wisi i goniec odszedł, no i teraz goniec białopolowy się zaktywizował na E6. To jest oczywiście to niezbędne zagranie, bo inaczej ten goniec z A2 to jest po prostu bestia. Ta presja na F7 zawsze jest ogromna, no i to jest oczywiście bardzo nieprzyjemne. Jeżeli chodzi o takie podejście, ja wiem, że to wygląda paskudnie, że zdublowane, izolowane piony, natomiast w gruncie rzeczy jest to super struktura dla czarnego w tym przypadku, bo pole D5 przede wszystkim jest zabezpieczone, te piony zapewniają fajną kontrolę w centrum, a słabość jest słabością tylko i wyłącznie wtedy, kiedy można ją zaatakować. A tutaj żadnego ataku na te centralne piony nie będzie, więc można sobie na to pozwolić. No więc w partii biały goniec B3. Zauważcie, że to jest właśnie sztuka, żeby utrzymać napięcie w pozycji. Szczególnie początkujący zawodnicy to mają taką tendencję, że co tylko można zbić, to od razu bije, a jeżeli dana wymiana mi się nie opłaca, to lepiej jest utrzymać napięcie. No i teraz biały jest pod kolejną presją i teraz już musi zbić, no bo inaczej straci materiał. Także mamy tutaj taką pozycję. No i teraz ciekawa sprawa, bo zauważcie, wydawało się, że biały faktycznie ma zarąbistą presję na królewskim i że tutaj te piony będą zasuwały i będzie problem. No ale dzięki temu, że czarny odpowiednio na skrzydle hetmańskim kontrował, no to biały na tym ataku nie mógł się skupić. Przykładowo nie miał czasu, żeby jeszcze piona z linii G dopchać. No i teraz jeszcze propozycja wymiany hetmanów, to też dosyć złośliwe, ponieważ jeżeli ta wymiana hetmanów nastąpi, no to wtedy biały kompletnie nie będzie miał czym atakować króla, więc biały stara się nie wymieniać. No i teraz jest kolejny bardzo istotny moment. Jeżeli czarny zagra coś spokojnego, no to wtedy biały
faktycznie się tymi pionami rozpędzi. No, brakuje białemu do pełni szczęścia dwóch ruchów. Gdyby tutaj piona mógł włączyć do akcji i później F5, już jakieś F6 by wisiało w powietrzu, już tutaj król czarnego byłby bardzo nieszczęśliwy. No ale w partii D5 błyskawiczna kontra w centrum, co sprawia, że Pranav no dalej nie może się skupić na swoim ataku. No, piękny przykład takiej aktywnej obrony. W partii bicie na E5, no to skoczek zbił na E4. I teraz, jeżeli nastąpiłoby na przykład bicie z planem hetman G4, no i tutaj na przykład goniec H6 teraz wisi w powietrzu, tego typu zamysł, no to teraz pięknie można się po szóstej linii pobronić. Czyli zagrać wieża C6 i teraz wszystko elegancko jest tutaj zabezpieczone, no i kompletnie nie ma żadnego problemu. No dobra, więc w partii poszło skoczek E2. Biały tutaj chce zostawić sobie więcej figur na desce, licząc na to, że będzie miał czym atakować. No i też jest tutaj pewna podejrzana kwestia, jeżeli chodzi o zgarnianie tego pionka, więc mała pułapeczka. Mianowicie teraz wieża C1. Jak hetman uciekając zbije na przykład piona, no to bicie na F7. No i jest tutaj problem. Więc no, trzeba uważać. Darmowy pionek okazuje się nie taki darmowy. I tutaj najprecyzyjniejsze byłoby najwredniejsze zagranie, czyli F6. No bo skoro biały tutaj opiera cały swój plan na presji na piona F7, no to teraz pion F7 już nie będzie podwisał, także problem z głową. Natomiast w partii poszło goniec C5, co też ma dużo sensu. Jeżeli czarny powymienia figury, końcówkę ma przyjemniejszą i przede wszystkim król będzie bezpieczny. W partii poszło C3, czyli Pranav tego pionka już teraz nie chce oddać i można było faktycznie wybić. Andy zagrał wieża E8. Też ma oczywiście sens, bo po pierwsze po szóstej linii zawsze się można tutaj pobronić, a może nawet poatakować, no a po drugie po prostu pioneczka czarny będzie chciał zgarnąć. No i teraz nastąpił tak zwany ostatni krzyk rozpaczy. Często jest tak, że jeżeli zawodnik ma już jakąś podejrzaną, może nawet przegraną pozycję, no tutaj przegrana jeszcze nie jest, ale już biały ma świadomość, że no, idzie to w złym kierunku. Często w takich sytuacjach dobrzy zawodnicy starają się już tak na partyzanta, na maksa skomplikować sytuację, nawet w niepoprawny sposób, byle tylko jakoś utrudnić życie przeciwnika. No bo tutaj przy takiej spokojnej grze białego, no to czarny po prostu zgarnie przewagę materialną i po zawodach. A tutaj w partii poszło B3. No i hetman zbił na B3, poszło bicie na C5, no i teraz skoczek D4. Czyli biały po to oddaje tego piona, żeby teraz skoczka sobie zaktywizować. No i faktycznie trzeba przyznać, że tutaj zaczyna się robić dosyć nieprzyjemnie. Jeżeli chodzi o bicie na E5, to nie będzie dobrym pomysłem, bo nawet można sieknąć na G7. I po król G7 widły. Ta wieża jest niebroniona, więc tutaj pion z E5 zatruty, ale Andy w taką pułapkę nie wpadł, zagrał skoczek E4. I muszę wam powiedzieć, że skoczek E4 jest pięknym posunięciem, pokazującym, że gość naprawdę ma fenomenalny zmysł taktyczny, świetnie widzi te połączenia pomiędzy figurami. No bo biały co chce zrobić? Biały chce zagrać hetman G4. Żeby tutaj presję na G7 wytworzyć, no ale teraz już nie można, no bo wchodzi skoczek F2, więc i ten hetman leci. Więc bardzo ładna, aktywna obrona. W partii wieża AB1, no to teraz już pionek został po prostu zjedzony. W partii hetman F4, no to wieża E6 i po prostu trzyma tutaj tę przewagę. No to biały dalej oczywiście próbuje, dalej tutaj walczy, zgarniając piona.
cały czas jest pion w plecy po stronie białego, no ale trzeba szanować, że tutaj faktycznie sporo aktywności. Przede wszystkim ta presja na punkt F7 jest bardzo duża, no więc wieża F6 i teraz problem z głową. W partii poszło wieża F3, no i czarny najzwyczajniej w świecie brutalne G6 zagrał. Wieża B4, jeszcze tutaj kontra i hetman A2. No hetman A2 jest fajnym zagraniem, bo tutaj pierwsza linia jest słaba, mogą być z tego tytułu problemy, więc ten hetman się czai. W partii szach, król G7, no i hetman C1. Biały się wycofał, żeby no po pierwsze nie stracić hetmana, po drugie nie mieć problemów na pierwszej linii, no ale teraz po prostu szach i po odejściu królem znowu takie proste, jak się wie, ale eleganckie, skoczek D3. I po prostu widły. Nie można teraz tego skoczka zbić, ponieważ następuje szach i mat. Więc widać, że Woodward naprawdę no, fenomenalny zmysł taktyczny. W partii poszło hetman D1, bicie. No tu hetman wkroczył do akcji. No i po prostu zdobycie jakości, a po wieża E8 biały się finalnie poddał. No. Piękna partia z obrony sycylijskiej, piękny przykład takiej właśnie aktywnej obrony poprzez atak. No i teraz zobaczcie tego zawodnika. 2010 rocznik, także 14 lat. No i teraz ma już ranking na arcymistrza, ma 3 normy na arcymistrza, no więc teraz kwestia opłacić haracz do FIDE i ten tytuł już oficjalnie będzie nadany. No, ale też trzeba powiedzieć, że już w wieku 12 lat ten zawodnik był blisko. 2486 ranking w wieku 12 lat, więc naprawdę bardzo blisko, no rzut beretem do arcymistrza, no ale tak jak widzicie, wbijanie tego najwyższego tytułu nie jest to takie hop-siup, no bo od tego momentu zeszło mu się 2 lata, żeby wbić te normy i przebić 2500, ale finalnie wbił. Także oczywiście gratulacje, no w wieku 14 lat posiadać tytuł arcymistrza, no to jest kaliber Jan Krzysztof Duda.